W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Polkny Niedźwiedź. No halo. Cześć. Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Gothic Arcania Tale. Coś tam łapka w górę zostawiona, mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to skończycie jak te pełzacze. A jak te pełzacze skończą? No zaraz zobaczymy, zobaczmy. Czy ja rzeczywiście zadaję większe obrażenia tym pełzaczom, strzelając pojedynczymi spelami? Bo ktoś pisał w komentarzach, że tak właśnie może być, że naładowany spel to wcale nie taki dobry spel. Więc no zobaczmy, tak na jednej kuleczce będę strzelał w te pełzacze i zaraz zobaczę, jak to wygląda. Spokojnie, spokój ma być. Może sobie piję jedną potę na manę. A co tam? Ugryzło mnie. No, ugryzło mnie. Cholerstwo mnie ugryzło. Wracaj tu! Powiedziałem, wracaj tu! No uciekł. A ja chciałem go właśnie zabić, bo pamiętajmy, że błyskawicą, jeżeli strzelam, to jak przeciwnik ma poniżej 35% życia, pada instantowo, czyli natychmiastowo, mówiąc po polsku. Zobaczmy, czy to rzeczywiście działa. Podobno też spell ten, o właśnie, działa tylko wtedy, kiedy mam nienaładowane zaklęcie. Czyli jeżeli przytrzymałbym przycisk, to już nie zabiję go na hita, co nie ma kompletnie żadnego sensu, no ale tak to działa. O, ale sens już widzę w tym, że możemy sobie magię dominacji rozwinąć, dzięki czemu mamy jeszcze więcej umiejętności magicznej i jeszcze więcej many. Och, przed nami widzę, długie ruiny się szykują. Oj, długie ruiny z boginią z dwoma twarzami. Bo ma ona schizofrenię i... czy mam schizofrenię? Zawsze się mylę. Schizofrenia się mówi, czy schizofrenia? No nie jestem pewny. Halo, witaj, pełzaczu, robotniku. Pozwól, że tak walnę w ciebie kulę taką jedną i bum! Bolało? Jak spadłeś z nieba, aniołku ty mój? Oj, jak próbuje mnie gryźć, widzicie? No, łap. Prosto w pysk. Pyk! Pyk! I jeszcze tak zraz. Pyk! Oczywiście to działa, w sensie na pojedyncze targety ma to sens, że tak biję je ogniem, a potem od razu zabijam za pomocą błyskawicy. Ciekawe, czy last bossa będę mógł w ten sam sposób potraktować. O, skrzynka. Otwieram skrzynkę. Otwieram skrzynię ze swoją dziewczynie. Jedwabne opatrunki. Kto robi opatrunki z jedwabiu? I dlaczego mam tutaj pieczone mięso pełzacza? Skute lodem serce. Plus 12 umiejętności magicznej. Ej, to jest dużo. To jest dużo, to jest dobry naszyjnik. To jest bardzo dobry naszyjnik. Aczkolwiek ten daje nam więcej many. Więc sam nie wiem. Dobra, weźmy to skute lodem serce, bo wydaje mi się, że im dalej jestem w tej grze, no to tym potężniejsze itemy pewnie dostaję. O! Domyślam się, co się stało z tym panem. Zobaczcie, że on umarł w takiej dość nietypowej pozycji, nie? Oho, a propos, co się tam, patrzcie, frajery, kanalie, ja wam dam, wracaj tu, kurczę, tempa szmato, o, mikropełzacz, mikropełzacz, dobra, mamy to, tylko nie dać się mu ugryźć, bo strasznie mocarne, to gówno, no, i co teraz, jeszcze jeden strzał, coś tu biega, coś tu gryzie, a ja mówię tobie, do widzenia. Ładnie. Ktoś jeszcze spróbuje? O, tutaj jakieś gówno wyskoczyło, ale już sprzątnięte. Gwarantuję wam, że na końcu tej drogi będzie na mnie czekać co? Powiem wam co. Królowa pełzaczy. Na 1000%, to już jest pewne. Wow! Bezimienny pasterzu z Feszyr. Dlaczego ty się w ogóle nie przejmujesz faktem, że słyszysz głosy w swojej głowie? Może dlatego, że od zawsze słyszał głosy? Może on dalej słyszy głosy i widzi Gromara? Te pełzacze zdecydowanie nie widzą Gromara. One nie wyglądają jak Gromar, one nie są Gromarem. Daleko im do Gromara. Płońcie! Płońcie, frajerzy! Powiedziałem płońcie! Dobra, trzeba tego tutaj zastrzelić. Bo coś mi się wydaje, że ja będę mógł go zaraz, o właśnie, sprzątnąć. Teraz nie! Nie, 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 nie! Jak ciapnął! Jak ugryzł! Ja ci pogryzę, ty bulwo gruba! Łap! Łap jeszcze! Już miksturka many. Ładnie. Kula ognia. I mam cię! Zachciało się kawałka pośladka legenda z Feszyr, tak? Nie ze mną te numery, Brunner! Gdzie ja jestem? Tutaj jestem. Coś czuję, że będę miał tutaj 5 poziomów ruin. To jest pierwszy poziom ruin. Przed nami jeszcze 4 inne. Oho, proszę bardzo.
tunel z pełzaczem. Czy to jest wojownik? Tak, to jest wojownik. Dość szybko przeszliśmy od zwyczajnych robotników do wojownika. Nie żebym narzekał, bo to zawsze... stary falcjon. Czarny diament. Podniszczona korchańska tarcza. Obsydowy miecz. Czego ja tutaj nie znajduję, ludzie? Może jakąś zbroję znajdę nowo. To by było, kurczę. Co tam w środku mamy? W środku mamy obsydian, burzowy miecz obsydianowego strażnika. No szczerze, średnio. Liczyłem na ciut więcej, ale są tu także inne skrzynie, które warto otworzyć. Tutaj coś leży. Opękany obsydianowy miecz. Coraz więcej nawiązań do Rizena widzę, bo w Rizenie też były obsydianowe miecze. A mamy tutaj też już... Znaczy, mieliśmy już spotkanie z bohaterem Rizena 2, prawda? Dobra. Mamy to. Jej, a w środku? Plus 10 zdrowie, plus 10 wytrzymałość. Nie na to liczyłem. Dobra, ale tam jest wojownik. Wojownik zazwyczaj strzeże, strzeże leża królowej, więc... Wyczuwam problemy. Łap! I chwila. To Kobarwa jakoś mocniej niż ten robotnik. Ale śmiesznie wyglądasz. Ale śmiesznie wyglądasz. Zupełnie jak robotnik. Niewiele się różnisz, szczerze powiedziawszy. Masz, dostaniesz takim tym. Halo! Łap! Łap! No! Ale ta błyskawica jest dobra, że ona tak one-shotuje po prostu. Dobijanie błyskawicą to naprawdę najlepsza porada, jaką dostałem z komentarzy odnośnie tej smutnej, przykrej gry. Tędy! Tak, tędy, srędy! Już widzę, dokąd mnie prowadzisz. O nie. Guano. W tym wypadku guano nie zwiastuje nic dobrego. Nie ukrywam, dygnął. Pyk! Ej, rzeczywiście te kule pojedyncze jakoś tak mocno biją. W sensie... No łap, łap, łap i teraz pyk. Naprawdę! Jestem w stanie zabić jednego przeciwnika, nie biegając z nim dookoła. A to jest naprawdę dość spora różnica względem poprzednich akcji w rewelacji. Pełzaczu wojowniku, pięknie wyglądasz. Co wam też to, co mówiłem o Argani odnośnie pełzaczy, że to, co oni tutaj mają, to obok pełzacza nie stało. Oni mają znacznie większe te pełzacze niż w Górniczej Dolinie. Myślę, że to na nich pasterz Sfeszyr doskonalił swoje umiejętności zadawania bólu i cierpienia wszystkim wokół. Myślę, że to dlatego Gromar postanowił uciec i biedny przemieszcza się z miejsca na miejsce, szukając nowych zawodów, byleby jakoś znaleźć ucieczkę przed ciągłym prześladującym go pasterzem Sfeszyr. Czy to są dłonie? Tak, to są dłonie. Jakieś kończyny? Czy to jest zjedzony pełzacz? Może tak być. Jak tak patrzę na to miejsce, to powiem wam, że wydaje mi się, że zbliżam się do królowej. Na 1000% dadzą tu królową. Obrzydliwe. Obrzydliwe. Jak brzydkim można być? Co to jest? Królowa pełzaczy. Dlaczego ona jest neutralna? Z tego, co widziałem. Dajcie mi tego robotnika tutaj. Matko bosko, odejdź na chwilę, niż że podziwiam twoją królową. Nie jest tak obrzydliwa jak w jedynce, ale wciąż straszny. Czy takie coś żyje w ogóle? Czy ja mam z tym walczyć? Czy mam to oszczędzić? Mam się zbliżyć? Oj. Halo? Dzień dobry. Okej, pyk, pyk, pyk. Łap, jeszcze dwa. Jeszcze jeden. A teraz łap błyskawice. No. Czy mamy już czystą drogę do tej królowej? Która nagle zrobiła się agresywna. Dzień dobry. Aha, dzień dobry. O mój Boże! To ma sutki! To coś ma, jest takie obrzydliwe, że mnie ciarki przychodzą! Odejdź ode mnie! Czuję, jak po moich nogach pełzają dreszcze! Zostaw, bydlaku! Zostaw! Czemu takie coś żyje? Czemu? No czemu? Dobra. O, wow! Królowo! Królowo złota!
Bo tutaj zaraz potraktuję cię jak wszystkie klony Gromara. Jednym silnym ciosem, który zmiecie cię z planszy, rozumiesz? Dobra. Dobra, nie, spokój. Przydałaby się mana dodatkowa. Nie mam niczego, co regeneruje manę. Regeneracja many. O. Wypiłem? Dobra, no to pyk napierdzielam. No niewiele to daje. Pyk napierdzielam. No. Ale macha, kurczę. Taka to by na żniwach się przydała. Powinni pomyśleć o tym, żeby spróbować jakąś taką królową spętać. Obrzydliwe z bliska. Dobra, zbliżamy się do 35%, więc mam nadzieję, że będę mógł cię zwanshotować, jak przystało. Nie mogę, prawda? Jesteś królową pełzaczy i dlatego jesteś nieśmiertelna, tak? Nie, no muszę. No halo, no umrzyj. No dlaczego nie mogę cię zwanshotować? Ta umiejętność powinna cię one-shotować. Nie. Jezus Maria. Halo. Królowo pełzaczy. Dlaczego ty jeszcze zyjesz? Łap! Szybko wychodzi z tego stuna, wam powiem. Naprawdę szybko wychodzi z tego stuna. Czy jest jeszcze coś, co mogę zrobić, żeby zregenerować sobie manę? Jak przybiegła! Przyspiesza z każdym krokiem! Chryste panie! Dobra, chwila, moment. Jednorazowe. Mamy tutaj coś? Smoliste łzy. Okej, muszą wystarczyć. To właśnie takie łzy ze mnie wylatują. Gdy patrzę na to bydle. Ona tutaj przyspiesza na tym wzniesieniu, wiecie? Dobra, chyba to mamy. Leżeć! Albo nie. Leżeć! Obrzydliwe. Co, rozumiem, że ten pasterz z Feszyr to tak się nie przejął tym, że to zabił. Nie zwymiotował nic. Że tak powiem, bierz póki ciepłe. Dobra, jaja. Widziałem tam mi... Co, pękły wraz z jej śmiercią? Ale czemu? Przecież to bez sensu. Dlaczego to pękło? Dlatego, że ona się oderwała od tego... Obrzydliwe! I ty potem chodzisz? Nie czujesz się z tym źle? Ja bym autentycznie czuł się z tym źle. Co to za miejsce? Co to jest? Tu chyba miała być muzyka, jakiś epic moment i... Coś nie wyszło. Jeszcze raz. Powtórzmy to. Nie. Czy to jest to miasto tam? To Torniara? Setariv? Co to jest? Rozumiem, że jak tam skoczę, to zginę. Okej, no to tam miasto płonie. Tyle wiemy. Chyba to chciała nam przekazać gra. A z tej strony, rozumiem, jest drugie wyjście, tak? Straszniku. Strzegę się, spokojnie. Czy to jest ta świątynia? Czy tam jest kowadło? Czy w końcu będziemy mogli powiedzieć, że... O, patrzcie, lodowe gole, mówiłem, że będą. Czy w końcu będziemy mogli powiedzieć, że król Robart III dotyka małe dzieci? No. Co ty rzucasz kamulcem we mnie? Łapcie. Czy kula ognia działa na nie mocniej niż na normalne golemy? No, powiedzmy, że nie. W sumie to nie. Dobra, łapcie jeszcze jedną. Powinna wystarczyć chyba. Chociaż może nie. No, płońcie. Płoń, powiedziałem. Co powiedziałem? Powiedz mi, co powiedziałem przed chwilą? No, dobra. Przed chwilę myślałem, że będzie Lipton. Gdzie tu jest wejście? Tu jest zabudowane, ale nie do końca. Tutaj się świeci. Trudny wybór. Świeci się. Weźmy tam, gdzie się świeci. Ten koleś się nazywa Książę Lodu. Dobrze, że nie loda. Tak, pośmialiśmy się. Było zabawnie. Teraz dostaniesz naładowaną kulą ognia i się zesrasz, dobrze? Czy możemy tak uzgodnić między nami? Ładnie. No, nie widzę jeszcze, żeby wylatywało kupusko. Co ty robisz? No. Dziękuję. To było szybkie. Dobra, ładujemy się do fulla. Idziemy dalej. Coś tak czułem, że te ruiny dopiero się zaczynają. Uwaga, nowość. Kryształowe pająki. No, kto by pomyślał, nie? Jaj! Nic mi nie zrobicie. Jam jest potęgą. Jam jest mocą. Jam jest pasterz z Feszyr, który nauczył się magii, bo powiedzieli mu, że ma w sobie magię. Trochę dziwne.
Takie, masz sobie magię, synu. Okej, dobra, to potrafię. Oho. Dziwnie wyglądające drzwi. Ow! Spoko, dam radę. Ta-da! Ale to zrobi... Kapłani, dobrze. Mam was wyrąbane. Idę sobie dalej, się niczym nie przejmuję. Znalazłem drzwi, ale zamknięte, więc no chyba nie tutaj miałem iść. Tak przebiegłem sobie trochę rubasznie i okazało się, że to nie tu. No chyba, że jest tu jakiś kluczyk w zamkniętej skrzyni. Teraz sprawdzimy. Co my tu mamy? Tarcza zamarzniętych łez. Okej, to raczej nie jest coś, czego szukałem. Przeszukać każdy zakamarek. No nie. Naprawdę? No dobrze. Ciekawa metoda zabicia kogoś. Interesujące. To wygląda jak ważna skrzynia. A w niej karwasze wataszki. Byłoby spoko, gdyby nie to. Że no totalnie nie mój styl. Mamy za to klucz, który być może otworzy nam przejście dalej. Zaraz będę wiedział wszystko. Czy mogę przejść dalej? Przybądź i zgiń. Przybywam, Igo. Jezus Maria. Witaj, lodowy golemie. Cześć. Jest tu jakiś kolega jeszcze? Upewniam się. Bo tutaj zazwyczaj się chowają jeszcze drudzy. Ej, jestem u celu. No nie wierzę. Czy to koniec podróży? Koniec ruin? Po zaledwie 33 minutach? Chodzenia prosto? Niesamowite. Naprawdę, gra mnie w tym momencie zaskoczyła i to tak... Tak przyjemnie mnie zaskoczyła, aż mnie zaswędziało w brzuszku. No dobra, już zdychaj, no ej! Typie! Widziałem? No. Dobra, dajcie mi manę, dajcie mi zapis, bo wyczuwam tutaj niebezpieczeństwo. Ha! Co to jest? Hello. Człowiek na świętej ziemi! Zastanawiałem się, kiedy wejdę w drogę Unbail. Gdzie reszta? Nie ma ich. Wykonują plan Fiszy. Unosi się wokół niego smród Annosi. Siostro. Sodo! Jak one? Czemu? Halo! Oszustwo! Co miałem zrobić? Pojawiły się znikąd te kryształy! Widzieliście to? Nie mogłem zareagować. I znowu, i patrzcie, wczytuję mnie w tym samym miejscu! W tym samym miejscu! Co za... Bullshit! Jezus Maria! Dobra. Dać mi szybko! Kulę ognia! Szybko! Szybciej! Patrzcie! Dobrze. Dobra kula ognia. Teraz to. Dobra, Anbael, Srael, łap! Ładnie. Typek w sumie dowiedział się o tych Anbael tak trochę casualowo, randomowo bym powiedział. Tak gdzieś tam w kaszerze mu wspomnieli, ale widać, że już wiedział, że się z nimi spotka. Nie jest zaskoczony, że je zobaczył. Nie jest zaskoczony, że do niego mówią. A ja jestem zaskoczony, że zwyczajna Anbael jest wytrzymalsza niż ta, która miała imię. To trochę zaskakujące akurat, szczerze powiedziawszy. Czy mogę cię piorunem? Mogę. I o dziwo piorun na ciebie działa. No to piorunująco, stara. Nawet nie wiesz, w co się teraz... Co się teraz wkopałaś? Coś odporna jest na te zaklęcia i nosa. Pomyślmy, jakby cię jeszcze... O, masz, dobra. Ale to zrobiłem. Ale ze mnie pros. Jeszcze. Jednak nie. Poczekaj chwilę. Poczekaj, powstrzymaj swoje rumaki. Ona jest wytrzymała! No zdechnij wreszcie! Połowę życia dopiero ma za sobą. Nie! Prawie mnie zabiła. Chryste panie. Łap! Dobrze, płonie. Łap! Płonie. Ej no, to HP jej w ogóle nie spada. Może uda się ją zwanshotować. Przy odrobinie szczęścia. Będzie miała poniżej 35% zdrowia i wtedy wiecie. Ciabąk piorunem i od razu umrze. Chociaż królowa powodacza nie umarła.
A to już jest drugi boss na przestrzeni 5 minut. Tak jakby twórcy jak przypomnieli, że w sumie to nie było żadnych wcześniej, to może damy teraz wszystkie. Tak tuż przed końcem gry, żeby trzeba zmieścić, tak? Żeby napisać na okładce unikatowe starcia z bossami. O! 2500 expa. To dużo expa. Szczerze, to dużo expa. Aha, rozumiem. Droga prowadzi dalej. Co, jak głupi myślałem, że tutaj jest mój cel? No co, głupi jestem? Zresztą dopiero początek podróży. Teraz trzeba będzie... a nie, chwila. Chwila, prowadzi mnie tutaj pod... Czyżbym miał przeskoczyć? O kurczę, będzie parkour. Patrzcie na to. Ta płacze, bo też bym płakał. Też swoją drogą ona powiedziała do mnie, człowiek tutaj? Ja bym się sprzeczał z tym, czy człowiek, bo jednak człowiek by nie był taką bestią. Cześć, czy to jest to kowadło? Czy to on? Jesteśmy duchami Annosiri. Strzeżemy porządku. Znamy twe przeznaczenie. Ty wspomożesz Mrocznego Króla. Zaniesiesz amulet śniącego Selenie. To ostatnia z nas. W ten sposób go uwolnisz. Nie zrobi tak. Nienawidzi króla. Wiesz o tym? Jeśli nie wspomożesz Mrocznego Króla, jego przeznaczenie się wypełni. A cały świat ulegnie zniszczeniu. Tak, nic nie odpowiedziałem, rozumiem, bo twórcy musieliby wtedy zrobić tę cutscenkę w każdej wersji. W wersji, jak stoję w tej szacie, w innej i tak dalej. A woleli tego nie robić, jak widać. Dużo magicznej rudy tu leży. Magicznej rudy? Ten w ogóle też wygląda jak robar. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Skrzynia z drzebanem. Surowiec rzadki. Dobra, coś tu jeszcze macie? Ja może zabiorę to wszystko. Co to za młotek? Boski młot. Kowadło. Magiczna ruda. Magiczna ruda. Kurczę. Dużo tu tego leży. Zbieram wszystko, może zrobię sobie jakąś broń z tego, czy coś. Co tu jeszcze mamy? Sztabka stali. Mogę coś sobie wykuć? Mogę tego użyć? Kowadło. Casualowo, tak jak Gromar nauczył. Nie no, zostaw to w spokoju. Zabieramy orkowe szczypce i zabieramy boski młot. Jej. Mam młot kowalski. Czy to jest broń jakaś? Czy to jest jakaś broń? Święta esencja. Kamień szliferski Larbael. Jak to działa? Pokaż. Okej, okay, dobra. Rozumiem. No i tak po prostu się kręci. Sprytne, sprytne. Czerwona ruda. A ja przy okazji mogę wymaksować sobie już to. Będę miał burzę cierpienia. I teraz idziemy w precyzję. Idziemy w precyzję, bo to też zwiększa mi manę. O dziwo. Dziwne, ale no zwiększa. Więc idziemy w precyzję. Zapis. I rozumiem, że on nie ma żadnych pytań. Nie kłócił się z nimi, że Mroczny Król, coś tam. I co jest przeznaczeniem Mrocznego Króla? Walczyć, walczyć, musimy walczyć. Wtedy się wypełni przeznaczenie. Jak będziemy walczyć, walczyć, walczyć? Może. Zgubiłem się. W sensie, tu jest jakaś fabuła. To na pewno, ale... Ja się trochę zgubiłem. Tak też inna sprawa. Ja miałem przyjść po młotek czy po kowadło, bo zabrałem młot. Halo? Zjaba. Okej. Okay. Bo zabrałem młotek, a nie kowadło. I nie wiem, on się nie zastanawia nad tym? W sensie ciągle mówili o kowadle, a wziął młotek? Mam wiele pytań. Chyba dotarłem do wyjścia, tak się kręcę, kręcę i mamy tu... Oczywiście. No a któż by inny miał tu być? Gromar! Na Inosa! Jak tu dotarłeś? Przez góry. Nie wiedziałem, że jest tam jakaś ścieżka. Można nią tylko zejść. Wejść się nie da. Bogowie cię zesłali! Wspaniały bohater, który pomoże ludziom w potrzebie! O co chodzi? O tych przeklętych nieumarłych! Blokują wejście do jaskini! Co się tu dzieje?
Skąd przybywają nieumarli? Z pola bitwy! Cała armia! Naprawdę straszny widok! Spokojnie! Zbliża się tu cała armia plugawców? Zgadza się, dobry człowieku. Większość z nich zmierza do Torniary, ale część zaatakowała nas. Nie martw się. Zajmę się nieumarłymi. Dziękuję, nieznajomy. Dziękuję. No i tak muszę wyjść stąd, więc no spoko, zajmę się nimi. Jest tutaj Ivy, jest drugi Gromar, jest Alma, dobra, czyli już namierzamy. A czy jest Ivy? Nie ma, kurczę. Czy może Ivy naprawdę umarła? Zaczynam myśleć, że to mogło być nie na żarty, że naprawdę jest martwa, ale nie dziwi mnie, że na końcu tej tajemniczej drogi Anno Siri znaleźliśmy Gromara, po prostu Gromara. Dobra, dostaniecie teraz takiego ładnego, potężnego podmucha, ognia. Tutaj sobie teraz chwilę poskaczę. Widzę, macie kuszę. Tusze! Tusze wasze kusze! Tyryry, poległy członek milicji. Kurczę, ale żeby tak brzydko od razu. Żeby od... wyzywać, no jak tak, no? No i co, martwi? Mam wrócić i powiedzieć ci, że są martwi, czy sam sobie wyjdziesz? Rozumiem, że mam wrócić. No, trzeba dobić do 80 godzin na pudełku, tak? Trzeba. Dzień dobry, nie ma już nieumarłych. W porządku, droga do jaskini jest wolna. To świetna wiadomość. Czy mógłbyś zrobić dla nas coś jeszcze? Co? Nasza wioska. Nie umarli. Są w wiosce. Rozumiem. Gdzie to jest? Na południowy zachód od Torniary. Będziemy czekać w pobliżu, dobrze? Dobrze. Zajmę się waszą wioską. On nawet nie wie, że to zajmę się waszą wioską. To wcale nie chodziło o to, że on ją oczyści z nieumarłych. On dosłownie zajmie się tą wioską. Rozumiem, że to ta wioska? No dobra, oczyszczę im ją. Nie żeby to był jakiś ekscytujący quest, no ale oczyszczę im ją. Albo to jest ta wioska, albo to jest Torniara, ta legendarna, jedna z dwóch stolic tego całego królestwa. No mam nadzieję, że to nie jest Torniara. Że jednak to wioska. Halo? Kto tu siedzi i płacze? Co się dzieje, chlopie? Kim ty jesteś? Ped? Moja wina. Nazywasz się Ped? Do Torniary w prawo, a w lewo do Krwawej Doliny. A, czyli tam jest zablokowana droga. A to są ci nieumarli, ta armia umarłych, która, kurczę, podbiła wioskę. No, armia to nie jest. Czterech chłopa, no Gromar, litości, już byś se poradził raczej, no. Jesteś potężnym Gromarem, a nie jakimś tam, nie wiadomo kim. Ty strzelasz we mnie chyba. Czekaj, bo jestem prawie pewny, że ty nie strzelasz. No właśnie, tak też myślałem. Czekaj. Pozwól, że dam ci wieczny odpoczynek. No. Słyszałeś pewnie modlitwę, wieczny odpoczynek racz im dać pan, panie. To ten panie to właśnie to ja jestem tutaj, w tej modlitwie. Ja jestem ten panie. Strzelasz sobie z kuszy, stoisz w mych płomieniach. Ja cię masakruję, nie ma już co... Lord? Jaki? Lord Sacrauder pierwszy. Czyli ich władca. Co ty robisz? Wracaj tu. No. Będziemy walczyć. Za Lorderon. Chwyćcie za swe miecze. Uwaga, uwaga, chyba to mam. Prawie. O. Zdech. Został jeszcze jeden. Gdzieś tu jeszcze musi być jeden. Bo jest 6 na 7. A, ukrywa się w tej. W stajni się ukrywa. Zostaw tego konia. A nie, nie ma konia. Dobra. To spokój. To spokój. No. Wioska oczyszczona z wszelkiego zagrożenia. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i trochę ekspadacie. Nie no, kurwa. To rzeczywiście czekają niedaleko wioski. Wyszli przed jaskinię, w której się ukrywali. No. To teraz stary, to... O, no to rzeczywiście. Odważni. Wioska znów jest bezpieczna. Dobry człowieku. Chcemy ci podziękować. Weź ten klucz. W górach, na południe od naszego gospodarstwa, znajdziesz zawalony tunel, w którym mogą być ukryte skarby. Rodzice mówili mi, że to klucz do bogactwa. A czemu sami ich nie zabraliście? Nikt się nie odważył. W tunelu jest niebezpiecznie. Śmierć czai się za każdym rogiem. No,
Aha, dlatego dałeś mi klucz do tego miejsca. Nie no, spoko. Ale ja chyba pójdę już do torniary, tam już walić ten skarb, bo... Nie brzmi zachęcająco, no chyba, że tam zbroja i ja o czymś nie wiem. O, tak czy siak, chyba dostrzegam torniarę na horyzoncie. Jestem prawie pewien i to będzie finał historii. Torniara to jest, z tego co wiem, koniec gry. Tam jest torniara i tyle w sumie. Chociaż coś mi się tu nie zgadza. Bo skoro tu jest torniara, to gdzie jest wiadomy człowiek Xardas zwany? Bo ja słyszałem plotki, że miałem go spotkać i mi się wydawało, że go spotkam tutaj, gdzieś tutaj, nie? A to go nie ma. No nic, chodźmy do tej torniary. Halo? Dzień dobry? Halo? Mogę przyspieszyć? Mogę. Mam runę szybkości. Myślicie, że da się radę tam wejść? Chyba się da. Ładne to miasto. Wydaje się duże. Czy to Gorn? Gorn! Mordo! Cześć! Gorn? A kogo oczekiwałeś? Strażnika? Paladyna? Dali się przytłoczyć nieumarłym. Bałwany. Czyli miasto zostało zdobyte? Tak. Poza fortecą. Gdy tu przybyliśmy, od razu chwyciłem za topór. I pogruchotałem trochę kości. Teraz przynajmniej ulice w okolicy targowiska są oczyszczone. Gornie, muszę się zobaczyć z królem. No to najpierw pomów z Diegiem. Już od jakiegoś czasu szuka sposobu, żeby się dostać do fortecy. Gdzie znajdę Diega? W porcie. Idź w lewo wzdłuż domów, aż dojdziesz do schodów. Prowadzą do dzielnicy Biedoty. Poszukaj Ningala, a musi gdzieś tam być. On wskaże ci drogę. Ningal jest w torniarze? Tak. Gdy Diego zobaczył, co się święci, popłynął do tuszu. I sprowadził wielkich mistrzów, żeby pomogli nam walczyć z nieumarłymi. O! To fajnie, bo ja z Ningalem nie pogadałem w tuszu. Słyszałem plotki, legendy o tym walecznym magu, który uciekł z tych ruin, które ja tak na pierdnięcie oczyściłem, ale nigdy go nie spotkałem. I ładne miasto. Takie nie za bogate, takie mini Korinis, tylko biedniejsze. Spoko, spoko. Rozumiem, że Ningal to w tę stronę. Do Ningala tu. O, jest, rzeczywiście. Ej, Ningal, masz może jakąś zbroję nową? Przydałaby się. Neofita. Co? Cóż, może się nadasz? O nie. Nie mam czasu ganiać na posyłki. Gorn powiedział, że wiesz, jak dotrzeć do portu. Zgadza się. Niestety droga jest zablokowana. Jak mogę się tam przedostać? W dzielnicy Biedoty znajdziesz dwa obeliski. Jeśli je uaktywnisz, powinno ci się udać. Chwila, moment. Knut? Wielki mistrz ciemności, wszystko układa się w jedną całość. Jak mogę uaktywnić obeliski? Przygotowałem zaklęcie i zapisałem je na dwóch zwojach. W porządku, daj zwoje. Muszę się przedostać do portu. Nie mam ich. Mają je moi asystenci. A oni są... martwi. Jednego z tych bezwartościowych głupców znajdziesz u dołu schodów. A drugi? Cóż, będziesz musiał go poszukać. Oczywiście, czyli jeżeli chcę dojść do Diega, jeżeli chcę dojść do króla, muszę dojść do Diega. Żeby dojść do Diega, muszę odblokować drogę, żeby odblokować drogę, muszę użyć obelisków. Żeby użyć obelisków, muszę znaleźć zwoje, które znajdują się przy kolesiach, którzy są martwi. Arkania, jak jej nie kochać i pomyśleć, że... Czy to jest ognisty deszcz jakiś? To jest zombie. To jest dużo zombie. Przemieszczają się bardzo powoli. Przydałoby się zaklęcie śmierć ożywieńcom w tym momencie. Albo fala zniszczenia czy coś. A nie, patrzcie, oni wszyscy padną równocześnie nawet. No, pyk, 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 pyk. A, to przyjemne było. Dobra, gdzie jest ten koleś, który jest i uczeń? Dobra. To był uczeń tego wielkiego mistrza ciemności? Wiesz, to masz szatę maga ognia. A nie, nie wnikam. Mamy magiczny zwój numer 1. Ha! Doskonale! To teraz magiczny zwój numer 2. No, z tą drogą mogę użyć go koło obelisku zaraz. Spoko. Czy muszę z wami walczyć, czy możemy się już... O, kurczaki! Ziemniaki! Dobra, słuchaj no. Nawet ładnie siadło. Muszę kiedyś naładować na fulla zaklęcie Beliara, zobaczyć jak wygląda. To wiem, może... Oj, Jezu, jak strzela. No jak strzela. Zombie? Gdzie ten drugi? Ten, co strzelał, gdzie on jest?
Gdzie ten, co strzelał? Tam jesteś. Strzelasz w ścianę. Dobra. Byłem szybszy. Na szczęście byłem szybszy. Ktoś tu jeszcze przeżył? Ty przeżyłeś. Dobra, walnę w ciebie kulę ognia. Płoń. Szczerze, to średnio chce mi się z tobą walczyć. Dobra, biegniemy dalej. Jak mnie mam, tam będzie drugi uczeń. Mam nadzieję. Tak, tam jest drugi uczeń. Cholera, nie mam jak się podlecieć, bo to zombie mnie tam goni. I oto jest zwój numer 2, strzeżony przez paladynów i chyba nieumarłego maga. Dobra, kula ognia w sam środek, a teraz kula ognia tutaj. Ładnie, skaczemy, ustawiamy się twardo i ha! Talk to the hand, o nie, bo tamten mnie zabije. Kolipka, nie zauważyłem, już tu ukrywa się członek. By go nie nazwać inaczej, milicji. Więc skaczemy. I uwaga! I'm here now! Dobra, I got this. Powiem szczerze, chciałem się zatrzymać i użyć bariery, ale coś ta postać wpadła w jakiś taki ciąg niekontrolowanych skoków. Czy to jest zwój? To jest zwój. Mamy wyższy poziom i mamy zaraz obok obelisk. Chwała Inosowi za to. Przypomnijcie mi, dlaczego ja w ogóle to robię? Aha, żeby dostać się do dzielnicy targowej, tak? To jest niezbędne, żeby otworzyć bramę, tak? Ale dlaczego? W sensie jest to jakaś bariera magiczna? O co chodzi? Ale rzeczywiście, jest jakaś bariera magiczna, patrzcie. Dobra, ma to sens w takim razie. A Ningal chyba się przemieścił z tego, co widzę. Oj tak, przemieszcza się nasz mistrz ciemności Knut. No w co ja to jeszcze mogę ładować punkty? No w precyzję ładujemy, bo precyzja zwiększa mi maksymalną manę. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, no to tak właśnie jest. Zwiększa maksymalną manę i przy okazji zwiększa umiejętności walki dystansowej, więc w teorii jakbym chciał, mógłbym strzelać z łuku, ale no nie chcę. Nie chcę, bo mam łuk jeszcze od Ivy. To taka jedyna pamiątka po niej. Pomijając oczywiście kawałki ciała, które odrąbałem zaraz przed pochowaniem jej zwłok do ziemi, ale to tam już. Uaktywniłem obeliski. Tak, czuję przepływ magii. W północnej części placu targowego znajdziesz bramę, która prowadzi do portu. Otworzysz ją tym oto kluczem. Co? Czyli niepotrzebnie zawracałem sobie głowę obeliskami? Potrzebnie. W przeciwnym razie nie dostałbyś klucza. Oszukałeś mnie! Jak to? Uaktywniłeś obeliski? Dzięki temu dostaniesz się do portu. Czyli jednak nie ma żadnej... Ale patrzcie, jaki jest zdenerwowany. Tak mocno go trzyma, że on teraz już wiecznie jest zdenerwowany. Piękne. Ja bym się nie ruszał tylko po to, żeby uwiecznić tę chwilę. No spójrzcie na to. Knut, koniec twoich przebieranek. Nie przypominasz mi Gromara. Dobra, ruszamy dalej. Jak mniemam, przejście jest w tę stronę. No oczywiście, wystarczy iść przed siebie. O, kolejny obelisk. Tego już nie trzeba było uaktywniać. A tam jest, co to jest w ogóle? Świątynia? Forteca? Trudno rzec. NPC-ty nie mają nic do dodania, jak mniemam. Aha, czyli tutaj chodziło o te bramy. To ja nie mogłem po prostu... No, dałbym radę, bez problemu, patrzcie. No, bez problemu. Nie ma opcji, żeby on nie dał rady. Czy tam? Okej, okay, już przez chwilę myślałem. A nie, chwila. Nie ma? Jest. Nie ma? Jest. Nie ma? Jest. Wiecie co, mi się wydaje, że ta bariera, ona jest i jej nie ma równocześnie, bo ona istnieje podobnie jak większość rzeczy, które widzimy tylko w głowie naszego bezimiennego bohatera, pasterza z Fesher. Ona symbolizuje po prostu, że nie może przejść dalej, póki nie wymorduje więcej mieszkańców miasta. Nie bez przyczyny ostatni segment gry dzieje się właśnie w tym mieście, to jest stolica swoją drogą, bo tutaj on dokonuje masowego mordu. Te barykady powstały po to, żeby go powstrzymać po prostu, a ci nieumarli to wcale nie są nieumarli. On myśli, że to są nieumarli, bo w jego chorym umyśle tak się przedstawiają, ale w rzeczywistości to są normalni, prawowici mieszkańcy miasta i normalni jego obrońcy. I na przykład ten koleś, który tam chodzi, którego za chwilę sobie walniemy jakąś kulą ognia, to jest pewnie jakiś ziutek Zbigniew, który wyszedł na miasto, chciał... Przybądź do latarni. Słyszeliście to? Czy to był Xardas? Okej, to był chyba Xardas. Czyli jednak go spotkamy. Ludzie z komentarzy nie kłamali. Czyli zamiast wieży zbudował sobie latarnię. Chwila. Tam jest latarnia. Tu jest latarnia. Tam jest latarnia. O którą latarnię chodzi?
chwila, moment. O którą latarnię chodzi? O tę czy o tamtą? Bo jeżeli o tę, to mogę przybądź. A jeżeli o tamtą, to nie mogę przybądź. Dlaczego? Bo kurczę, jest po drugiej stronie, ale widzę, tam jest Matiego na barykadzie. Stoi waleczny na barykadzie. On bronił barykady, kiedy reszta z was siedziała i... 50 do many. Ej, to jest dobra rzecz. To jest bardzo dobra rzecz, ja to chcę. 50 do many? Już tam odpuszczę fakt. Plus 19 umiejętności magicznej. Jakoś to przeboleję, ale 50 many to brzmi naprawdę zacnie. Uwaga, ładuję zaklęcie. Tak muszę między nimi strzelić, żeby wszystkich zraniło. Uwaga, może jakoś tak? No nawet siadło. Powiem. To jeszcze drugi raz. Padnie. I teraz bariera. Bariera, żeby mi nic nie zrobili. Bo mi inaczej krzywdę zrobią. Bła, 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 bła. Co ty próbujesz, ryce? Okej. Okej. Plan był dobry, ale nie zadziałał do końca tak, jakbym chciał. A jeszcze raz. Jeszcze raz. Słuchaj, no. No. Koniec. Tam jest latarnia. Czy chodziło ci o tę latarnię? Powiedz, że chodziło ci o tę latarnię. Błagam. Bo jak za chwilę się dowiem, że latarnia mojego intelektu nie świeci zbyt jasno, Mora, to się zdenerwuję. Jeżeli tutaj ciebie, Xardasie, nie będzie, będzie mi bardzo, 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 bardzo przykro. I co? Jesteś! Dobra! Czego ode mnie chcesz? Kim jesteś? Czym jesteś? Przyjacielem. Na imię mi Xardas. Widziałem cię we wejściu do świątyni. Jesteś duchem? Męskim Anno Siri? Nie. Widzisz projekcję astralną. Przebywam obecnie w swej wieży na wschód od Tuszu. Czego ode mnie chcesz? Chcę ci pomóc. Obserwuję cię aż od Feshir. Jesteś nim. A więc chcesz pomóc. I ja mam w to uwierzyć. Nieważne, czy w to wierzysz, czy nie. Liczą się twoje czyny. To, co robię, zależy od tego, w co wierzę. Zrobisz to, co konieczne. Taką masz naturę. To się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże. Gdy skończę oczyszczać miasto, to zobaczymy, czy taką mam naturę. Wydaje mi się, że nic nie wiesz o mojej naturze. I dlatego też mówisz, jesteś nim. Tak, bestią z Feshir, to ja. To ja wybiłem moją wioskę. To ja zabiłem Gromara, a poczucie winy doprowadza mnie do szału. Wszędzie widzę moje ofiary. Pierwsze ofiary, bo oczywiście od tamtego czasu liczba ofiar zwiększyła się jakoś stukrotnie. Dobrze, pobiegnijmy do Diego, co to stoi na barykadach i dzielnie broni miasta. Mam nadzieję, że powie nam, co się tutaj dzieje. To się tu, za przeproszeniem, odpierdala. Ej, i swoją drogą, słuszność miałem, że ta wieża Xardasa gdzieś tutaj była. Na wschód od Tuszu to gdzieś tu. Coś tak czułem, no bo ja pamiętam, że z Tuszu widzieliśmy właśnie takie coś, co wyglądało jak wieża Xardasa i najwyraźniej miałem rację. Ej, Diego. Halo, można? Jesteś wreszcie. Ha, wiedziałem, że tu dotrzesz. Diego, dobrze cię znów widzieć. Znalazłem kuźnię w zapomnianej świątyni. Czyli Lyrka miała rację. Lyrka? Nieważne. Dobrze, że jesteś. A co ty tu robisz? Czekam na Miltena. Spóźnia się. Ale powiedz, co znalazłeś w świątyni? Kowadło naprawdę istnieje? Istnieje, ale... znalazłem tam coś dużo ważniejszego. Co? Prawdę. Zemsta musi zaczekać. Muszę się zająć czymś ważniejszym. Gorn mówi, że szukasz sposobu na dostanie się do fortecy. Zgadza się. Muszę pilnie pomówić z Daką, ale forteca jest odcięta. Każdego obcego od razu podejrzewają o zmowę z Drurhangiem. Kim jest Daka? Najlepszym szpiegiem króla. Tylko ona jeszcze nas wspiera. Z jej pomocą moglibyśmy przekonać Heigena o naszej niewinności. Niewinności? Drurhang nas skompromitował. Chciał się nas pozbyć. Ale razem z oddziałami Heigena ciągle jeszcze możemy uratować to miasto. Jak się dostaniemy do fortecy? Milton miał przyprowadzić kogoś, kto nas przemyci do środka. Ale uważam, że nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Co więc zamierzasz?
Pójdź do mojego domu i pomów o tym z Lesterem. Od paru dni nie robi nic poza szukaniem sposobu, żeby dostać się do fortecy. Przynajmniej tak ci powiedział. W rzeczywistości za każdym razem, jak wchodzisz do pomieszczenia, widzisz dużo dymu i Lestera leżącego na kanapie. Mówisz, Lester, co ty robisz? On szukał sposobu na dostanie się do fortecy i to już tak intensywnie od kilku dni. Kim jest Drurhang? To Raubritter na usługach króla. No, przynajmniej kiedyś. Obwołał się nowym władcą i zajął bastion. Drurhang jest w królewskiej fortecy? Nie, nie w fortecy. W bastionie, niedaleko wschodniej bramy Torniary. Jak trafić do twojego domu? Idź ulicą portową aż do samego końca, a znajdziesz się przed bramą do mnie. Przed bramą do mnie. Ale chwila, moment. Skąd ma tej chatę? Mi się wydaje, że on po prostu komuś tę chatę ukradł. No innej opcji nie ma. I gdzie są wszyscy mieszkańcy miasta? Bo na ten moment to spotkaliśmy Diego i w sumie tyle. Czemu to miasto ma taką dziwną, zamkniętą budowę? O, jest tutaj coś. Nic ciekawego. Gdzie jest jakaś nowa zbroja? To też kolejne pytanie. Szybko! Co? Co wyciągaj? A, no tak, nie umarli. Przepraszam, pomyłka. Ja do waszego szefa pracuję dla niego po części, bo nagle zemsta przestała mieć znaczenie dla mnie, bo zobaczyłem wizję, która od razu przekonała naszego bohatera. Bo tak. Trochę dziwne w sumie, nie? Jak się tak zastanowić. Motywacja głównego bohatera wydawała mi się jakoś taka zrozumiała do momentu znalezienia kowadła. Potem jakby całą fabułę szlak trafił. Podobnie jak szlak trafi mnie za chwilę, jeżeli nie zrobimy czegoś z tymi strzelcami tam. Problem polega na tym, że oni są mega opeścierwem, jak już wspominałem wcześniej. Dobra, może zjem coś, cokolwiek, co może mnie uleczyć. Zobaczmy, jednorazowe. Może jakiś gudziec czy coś. Bagienne strączki. Ach, dzięki ci, Lester. Mikstura zdrowia. Mikstura many. No, jakoś to poszło. Zajmijmy to zombie. Kiwi. Poległy żołnierz, no i chyba tyle. Tak, tyle. Udało się, o dziwo. Ruszamy zatem dalej. Szybki zapis, bo coś czuję, że za chwilę wyskoczy na mnie sam Robar Mroczny Król III, co to dotykał wiele dzieci, ale nie feszyrski, bo feszyrskie zostały zabite przez bestię z Feszyr. Lester, czy masz dalej czerwone oczy? Patrzcie no, mój przyjaciel! I to w jednym kawałku! Nie ma. Chyba się troszeczkę... Chociaż patrząc na jego oczy, dalej mam wrażenie, że jest zjarany. Widzę, że nie ucierpiałeś tak bardzo. Przysyła mnie Diego. Diego? Spotkanie się udało? Milton jeszcze się nie pojawił. Jak wygląda sytuacja u was? Znaleźliśmy aż 3 sposoby, żeby dostać się do fortecy. Roter, Gilvi i Daranis ciągle spierają się. Który z nich jest najlepszy? Może ciebie posłuchają. Roter, Gilvi i Daranis? Co oni tu robią? Najlepiej będzie, jak sam ich zapytasz, przyjacielu. Wow! Roter to ten od Murdry. Gilva to była randomowa typiara, która gdzieś tam się kręciła po Krawej Dolinie. A ten ostatni to nie był przypadkiem ten czarodziej, mag, przedsiębiorca? Taki, co tam nam na początku Murdry coś tam powiedział, takiego tam coś było, nie? Tak, to on! Daranis! To jest trudny wybór, kogo wybrać. Daranis, powiedz mi, jak się dostać do fortecy? W czym mogę ci pomóc? Kogóż ja tu widzę? Witaj. Lester twierdzi, że znasz drogę do fortecy. Pracuję nad tym, to fakt. W czym problem? Ten krąg teleportacyjny ma swój odpowiednik w fortecy, ale skoro nas tam nie było... Nie możemy się tam przenieść. Po co marnujesz na to czas? Ponieważ ten, kto posiada runę rozkazu, może uaktywnić kamienny krąg z pewnej odległości. Stworzyłem golema i posłałem go do swojego sklepu po starą runę Miltena. Ale zaczynam się martwić. O golema? Powinien już dawno wrócić. Może został uszkodzony. Dlaczego twój pomysł jest lepszy od pomysłów Rotera czy Gilvi? Bo w przeciwieństwie do innych, ja gwarantuję, że dostaniesz się do fortecy. Sprytnemu magowi poszukiwania golema nie powinny sprawić trudności. W dzielnicy portowej łatwo jest uniknąć pocisków i równie łatwo oszukać atakujących wręcz.
Sam bym to zrobił, ale ostatnie zaklęcie bojowe rzuciłem jakieś 10 lat temu. Dobrze, będzie jak chcesz. Gdzie jest golem? Te drzwi prowadzą do dzielnicy urzędniczej. Nie jest duża, a golema trudno nazwać małym. Znajdziesz go. Stary, nie wiesz, co to znaczy mały, póki nie zobaczysz, co mam... A, dobra, nie będę kontynuował tego żartu. Nie będę nawet rozmawiał zresztą, bo ja wiem, że to Daranis tutaj jako jedyny ma mózg. Reuter to był koleś, który nie potrafił od murdry wycyganić pieniędzy, a Jilvi, no sorry bardzo, ale to jest kobieta. Nie chciałem tego powiedzieć, ale i tak, wydaje mi się, że Daranis jako jedyny tutaj posiada namiastki inteligencji i dlatego wolę podążyć jego planem, niż słuchać, jakie tam plany mają pozostali. Halo, panie golemie, o jest, zombie i w ogóle wszystko, tylko że, a właśnie tak też podejrzewałem, że będziesz rzucał kamulcami. Dobra, jednorazowe przedmioty w takim razie, potężna mikstura many, wypita, szybkie... O, szybkie użycie spela, teraz kolejny spel, sługa Daranisa, wow, chciałbyś co? Kurczę, on jest potężny, jest mocarny, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że będzie aż tak mocarny. No nie! Jak on mnie zabił w ogóle? Wzięliście? Dobra, pojedynek ze sługą Daranisa, podejście drugie. Tym razem oczyściłem wcześniej... to pomieszczenie, a raczej nie tyle pomieszczenie, co to miejsce, bo w pomieszczeniu nie jestem. Czasem mi się to myli, patrząc na tunelową budowę tej gry, ale... owszem, jestem na świeżym powietrzu. Jak widzę, sługa Daranisa do najpotężniejszych nie należy, ale to też... Ała! Zawsze mieliśmy, że jak te kamienie tak uderzają, że tak spadają mi na głowę, a ja się przewracam jak głupi głupek. Dobrze. Halo, nic po nią? Łap kule ognia! Chyba tyle. Tak mi się wydaje, że chyba tyle. Tak? Tak? Tak, dobrze. Dobra, zombie też dobijamy. Bo trochę głupie z mojej strony, że myślałem przez chwilę, by je oszczędzić. Nic przy sobie nie miał. Czy miał tyle, że węgiel i to wszystko. Węgiel i serce golema. Dobra, no to teraz jak tam wrócić? Tędy chyba. Muszę wrócić i użyjemy jeszcze runy szybkości. Mam nadzieję, że Daranis będzie mógł mnie już do tej fortecy przeteleportować. Ano, zadanie wykonane. Hej. Znalazłeś mojego golema? Co się stało? Golem mnie zaatakował. Dziwne. Może to przez obeliski. Przyniosłeś runę? Oto ona. Świetnie. W mgnieniu oka znajdziesz się w fortecy. Jestem gotów. Pora złożyć Robarowi wizytę. Wow, to była szybka teleportacja. Tak po prostu? Magia. Skąd wytrzasnąłeś to wdzianko? Ty? To się robi niedorzeczne. Co ty tu robisz? Najpierw ty zdradź, co robisz w mojej fortecy. Twojej fortecy? W królewskiej fortecy. Co tu robisz? Szukam Daki. I znalazłeś? Czego ode mnie chcesz? Ty jesteś Daka? W turniarze? Tak. Chwila. Przysłał cię Diego, prawda? Czego chce? Cóż, Zero, Dako, jakkolwiek się tam zwiesz. Diego cię potrzebuje. Może udowodnić Heigenowi swą niewinność. Teraz to niewykonalne. Chcesz go zostawić w potrzebie? Nie mam wyboru. Heigen zaginął. Zaginął? Ten głupiec wyruszył ze swoimi wojskami, aby stawić czoła Drurhangowi w bastionie. I nie wrócił. A więc Heigen nie żyje. Lub gorzej. Zobaczymy. Nie zamierzasz chyba? Wyruszam do bastionu. Gdzie to jest? Przy wschodniej bramie. Jeśli koniecznie musisz się tam udać, przejdź mostem z dziedzińca w okolicy areny. Każę otworzyć bramę. Król Robar. To on jest twoim wujkiem z Torniary, który ma kłopoty? Tak. Był dla mnie jak ojciec. Cierpię, gdy widzę go w takim stanie. Walczyć musimy walczyć? Król Robar to twój ojciec? Nie, ale jest dla mnie jak ojciec. Dawno temu w Morasul ukradłam mu sakiewkę. Ukradłaś sakiewkę króla? Wtedy nie był królem. Nikt wcześniej nie przyłapał mnie na kradzieży. Nie wygląda to na wspaniały początek przyjaźni.
Zgadza się. Spuścił mi tęgielanie, a potem dał tę sakiewkę. To brzmi jak bezimienny. Najpierw pobił tę kobietę, tam, nie wiem, okaleczył ją, połamał wszystkie ręce, a na końcu rzucił te pieniądze, by pokazać, że on nie pobił jej w ramach zemsty. On to zrobił po prostu, bo chciał. Nie widzę związku między laniem i złotem. Wyjaśnisz mi to? Prosta sprawa. Dostałam lanie, bo przyłapał mnie na kradzieży, a złoto wręczył mi dlatego, że prawie mi się udało. I tak po prostu mu wybaczyłaś? Nie, chciałam się zemścić i go ograbić. I? Zrobiłaś to? Wcale bym się nie zdziwił. Okoliczności nigdy mi nie sprzyjały. Orkowie, zabójcy, rabusie, milicja. Wielokrotnie ratował mi życie. Pewnego dnia dotarło do mnie, że nie chcę go już okradać. Wtedy został królem. O, i wtedy pewnie dał ci jeden ze swoich przemów, obywatela Myrtany. Czy tak zachowuje się obywatelka Myrtany? Daje się złapać na kradzieży? Śmieszy mnie, że on ciągle lewituje, takie, ale może mnie wypuścisz? Straszny był ze mnie gaduła. Zgadza się, bardzo mi się przydała wskazówka dotycząca świątyni. Nic dziwnego, że Dantero ją znalazł. Wszystko ze mnie wyciągnęłaś. Dantero? To człowiek Heigena. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Co możesz mi powiedzieć o Drurhangu? Zawsze przyprawiał mnie o gęsią skórkę. Zbyt wyrachowany, zbyt bezwzględny. Ale potrzebowaliśmy wszelkiej możliwej pomocy. Najemnicy Drurhanga sprawdzili się wielokrotnie. W Nordmarze, w Warancie. Na Feshir? Na Feshir? Heigen nigdy nie wydał takiego rozkazu. No to kto? Robart III? Nikt! Gdy Drurhang zaatakował, działał na własną rękę. A więc to Drurhang jest tym, który jest zły. Drurhang, a może w ogóle nie było ataku na Feshir. Ja ciągle jestem za teorią, że to była wszystko wewnętrzna robota. Pamiętajmy, że on zobaczył tylko wyimaginowane statki. A potem mieliśmy już scenę, że Ivy leży martwa w jego ramionach i patrzy na niego z przerażeniem. Drurhang przywołał nieumarłych? Tego nie wiemy. Tak czy inaczej, nie mogą mu zrobić krzywdy. Niektórzy nawet go słuchają. A może mnie wypuścisz? O, dziękuję. A mogę wejść do króla? Jest tam król? Jest! Król Robart III! Co dotykał? Wiadomo kogo. Paladyn. Mogę z tobą pogadać? Król Robar? Nie pozwolę na to. Nie pozwolę na to. Jestem królem! No, cóż. Cienie! Był sobie król Robar i już króla Robara nie ma. Zamek mi się podoba, wiecie? Serio, podoba mi się zamek. I druga rzecz, jaka mi się podoba, tak żeby w tym odcinku były jakieś pozytywne rzeczy, to obecna pogoda w grze. Ja mega lubię, jak jest, o właśnie tak. Tak troszeczkę ponuro, tak trochę szaro, buro. Bo to mi przypomina dom. No co się wam powiem, no, człowiek wychował się w Polsce, tak? No, w sensie ja, człowiek, wychowałem się w Polsce, czego oczekujecie? Co tu leży swoją drogą? Jakiś kamulec się wbił w ścianę? Ja tam nie wiem, ale odblokowałem teleport, tak jakby ktoś się zastanawiał, i chyba odblokowałem przejście do dalszej części miasta. No ale tutaj chyba postawimy już kropkę. Spotkaliśmy króla Robara. Nie dajmy się tylko jeszcze zabić. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No ja czuję, że zbliżamy się bardzo dużymi krokami już do samego końca. No skoro Drurhang jest tym, który zlecił na Feshir nam wybicie się, to zdanie miało sensu, no to znaczy, że to jest nasz cel naszej przygody. Co się wydarzy później, to już... A już tak naprawdę wolna amerykanka. Co będziemy chcieli, to zrobimy. Ale ode mnie to tyle. Pamiętajcie o skomentowaniu i ocenie tego materiału. No i trzymajcie się ciepło. Cześć.